Tak jak obiecałem, taki jest kolejny materiał z kebaba i to tym razem nie solo, bo jest mój pomagier, Mnfeu się nazywa. Jestem. No i oczywiście wcina, pograliśmy trochę i mniej więcej wiemy jak to wygląda. Więc ruszamy na podbój kebaba. Będziemy mieli zadanie od chłopa. Tak, musimy posprzedawać parę rzeczy. Dobra, to panie do robotaju. Oczywiście syf, kiła i mogiła, ale to jakby zaraz się to ogarnie, tylko... No, z tego czekanach znowu. Dobra, to ja zbieram te zwykłe. Gdzie poniosą? No ja już jestem w tym. Tak, tylko muszę sobie przypomnieć. A, chyba żywniaku, dobra. Chili pepper, chicken breasty, red, green, potato. Red. Green. Nie, ja jeszcze tomato. I ta pietruszka. A, dobra, bo ja bresty to ty miałeś wcześniej, dobra. Bo ja tak kminie mówię coś ten. Dobra. No, tak przez przypadek wyszło, żebym zrobił nie swoje rzeczy, no. Jak w ogóle to jest niemożliwe i w ogóle. Ja wiem. Cię nie, proszę nie czepiać. Całe życie z debilem. Ty, a gdzie jest całe potato? Jakie potato? No ziemniaki, kurwa. Nie wziąłeś żadnych ziemniaków, nie było nic takiego. Brałem ziemniaki. My? 100% brałem ziemniaki. Dobra, drugi tulisz. To odpalaj. Red. Slice potato, dobra. Odpalamy machinerię. I niech się grzuje. Aaaa! Nie dziś się tak, bo znowu będzie klipy robić. Nie, tam zaraz. Tak, bo ja nie to wziąłem, co chciałem. Kubran mi na Silverwoodzie napisał duży mieszany, mieszany, poproszę. Co? Bo mam aktywność na Discordzie. Kebab szef. A. To mu możesz napisać, że ten, że odcinek jest przygotowany pod to. 2.8. Dobra, nie jest źle. Ty, chcemy nie, chyba nie, nawet trochę lepiej niż nie, ty zapiesz. Nie, baking jest na 0, a hit jest na minus 100%. Aha. To jest ciekawe. Dobra. Co, otwieramy? No, ja gotowy. Dobra. Powinniśmy mieć dosłownie parę osób, ale myślę, że damy sobie na spokojnie radę. Nie, ostatnio już sobie nie daliśmy rady, ale to pewnie zobaczycie za jakiś czas. Na razie to... To mamy... około 20 któregoś poziomu. No, trochę tego już mamy... ogarnięte. Tak delikatnie. No właśnie, mamy drugi poziom. I trzeba się wyperkować. Cutting. To chłop to aż tam zlizuje normalnie z tego talerza. Zadowolony klient to szczęśliwy klient. Tym bardziej najedzony. No, ogólnie jak tutaj sobie ludzie jedzą, to my już tutaj, o, mamy pięknego kebaba huevo. Tu już nam się... Chyba jedna sztuka została, panie kochany, twojego.
Mojego dopiero połowa. Ja myję. Dobra, na razie to nie ma sensu robić. Chyba. Powiedz, kiedy mój będzie zbrany. No jest właśnie. To robię. Nie ma. Chyba, że ktoś jeszcze przyjdzie. Wiesz co, nie liczyłem ilość ludzi, więc... Ciężko mi jest. Tak, masz tylko dwa stoliki, więc ciężej. No, ktoś idzie chyba. No, ale to jest czteroosobowe, więc teoretycznie może więcej osób być. Znaczy, ale wiesz, to może działać tak, że to przyjdzie jakby grupka czteroosobowa, a nie... I wtedy za go zajmie, a nie pojedyncze osoby. Zobaczymy. Na razie to wiesz. Dobra, przychodzi następne. Teraz pytanie. Moje. Dobra. Przyjdzie jeszcze jeden, to będzie problem. Darciak właśnie kebaba włączył. Dobra, przyszedł kolejny. Moje. Parze. Przejaban. Łobi się. Ty, ale on ma fioletową brodę. Ła. Jakiś tyber chyba. Dobra, ogólnie już mojego to nie będzie. Chowaj swoje. No mam taki plan, bo to ile rzeczy się tu potrafi zmarnować, i to... I podłogę. Stara. Bo syf jest. Cicho. To cicho. No i tak się oto ten tutaj, ogólnie ten zlew jest na tyle ciekawy, bądź nieciekawy, że uwielbia wciągać talerze. Jeszcze jedna przyszła. Jakby to nie brzmiało, to uwielbia wciągać talerze. Strasznego. Coś. Okej, okay, day is over. No, akurat moja jedna sztuka została, więc pasuje. Tak, to były chicken legi, dobrze pamiętam. Były chicken legi i chicken... I cztery bierzesz, pamiętaj. No wiem, że wziąłem cztery. Poczekaj, bo muszę... Dobra, ty chcesz budować, czy ja już mam postawić? No ty buduj. A, i to ma, to dobra. Ja już pamiętam, jak to się robi. Bo ogólnie, jak graliśmy, to później, to troszeczkę poszliśmy w innym kierunku. I... Też nie do końca... Teraz każdy robi troszeczkę inne rzeczy, niż robił wcześniej. Żeby też nie było nudnawo. No dobra, spoko. No, ogólnie to tak. A, kurna, żeś odwalił teraz. Jeśli chodzi o chicken legi, to, moi drodzy... Różnica między nimi a tym, co robiłem teraz, to jest taka, że używamy chili zamiast zwykłego pieprzu. Normalnie przy tej grze może nauczyć się gotować. Dobra, jeśli chodzi o zwykłego chickena, to tam był sól. I zwykły pieprz. Dobra, to mamy przygotowane. Ja już tu mięcho wrzucam. Potato się wrzuca. Tomato się wrzuca. Się baguje przy okazji. Czerwona papryka i je. Ty gdzieś, kurna, mi zwróciłeś zieloną paprykę i ona gdzieś zginęła w akcji. Gdzie? Leży nie. Tu. Nie. A, no to u mnie leżała w ogóle teraz gdzie indziej, no ale nieważne. Dobra, ja jestem gotowy. Joro. A, ty robisz zupę, a ja robię wszystko, co się gotuje, tak? Czy co się tak. Ten... Je, tak. Pichci. Tak. 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 Okej. Okay. No taka właśnie jest z nim robota. Tak. Dobra. Tu je flip, tu je flip, tu je flip. Tomato się nie grzeje, nie wiem czemu. Popsuł.
Nie, już się grzeje. Teraz tak. Tu już jest grzanka. Tu już jest grzanka. Tu już jest grzanka. Tu jest grzanka. Tutaj też. Tu jeszcze ni. Tu jest też. Ziemniaki, pach. Dobra, to możesz zanieść to drugie. Które? O. Jakbym gafy nie strzelił. Czekaj, Leksy. No. Są Leksy czy? Leksy, no. Nie. Tak. Nie, ja nie mam Leksy. Co ty gadasz? Ty masz Leksy. O Jezu. No. Dobra, nevermind. Pała zrobił. Dobra, cicho. To, że już żeśmy raz odwalili manianę, to wiesz... Jak, jakie chill, nie ten, jak dane było, nagrane było. Halo. Gro. Co z tego, że dane było, nagrane było? No, gra nie widziała, no i tyle, no. No tak być nie powinno, no. Dobra. Czekaj. O, tak. A, no tak. Dobra, otwieramy. I... Tutaj któreś będzie potrzebne pewnie razy dwa, znając życie. Właśnie idzie pierwszy Leksy. Zupa raczej razy dwa nie będzie potrzebna, więc na to się nie nastawiam. Zupa i tak jest gotowa. Tak, najlepsze z 5 sztuk. Chicken Leksy rób. Pierdzielisz. Przygotuj se. Ja już... Bo zostało ostatnie. Ja pierdzielę, no właśnie o tym mówiłem. I tu już, moi drodzy, zaczyna się zabawa. Bo tu człowiek nawet nie do końca będzie wiedział kiedy i nagle wszyscy zaczną chicken legsy wciągać. No, ale ja już jestem gotów. Teraz nikt pewno nie będzie chciał, żeby została ta jedna sztuka. No, za Andrzej tak będzie. Czwarty poziom. Syf. Dobra, tu się wszystko gotuje. Idzie. Cyk. Idzie. Cyk. I cyk. Idzie. I zupa. Aha. No, chicken legsy już leżą. Ja dostawię jeszcze jeden stół. Albo dwa. No i dobra. No my jesteśmy przygotowani. Breast już widzę. Weź ile, zobacz ile tam tego jest. Zupy po jednym. Dobra. I breasty też trzeba sobie przygotować. No już mam ten, tylko... Gotowanie. Weź. No ty mendo! No tak to właśnie jest. Człowiek tu próbuje coś zrobić, a... Idę do kantorka. O, teraz dopiero mi drzwi otworzyło. No tak to właśnie tutaj jest. Ale już się kuźwa nie posprząta. No takim oto pięknym sposobem pozbyliśmy się talerzy. Przez przypadek. Zle chyba. O, nie działa jednak. Ale nie mogę ale tego. Już tutaj jest wszystko ogarniane. Bo bresy. Wiem, papryki już trochę zwęglone, no ale życie, jak to mawiają. Bresty gotowe. No nie wiem, kurde, jak jest missing, skoro sypałem jak nic. O, szykuj, wiesz co? Została ostatnia sztuka. Czego? Bresców. Legów nawet nie ruszyli. Aha! Tak to właśnie z nimi jest. Ale ja na razie się nie rozpędzam. Z tym. Zbytnio. Bo chłop bierze zupę. Zupę przyszedł. Ja zupy też nie daję, bo ile to podgrzać zupę. O, już można. To wzywamy go na następny dzień?
No wypadałoby. Tak, bo tutaj ogólnie jest coś takiego, że chłop przyjdzie i będzie nas oceniał. Trzeba się na to przygotować. On raczej będzie chciał te spajki, spajksy te. Nie, bo ostatnio chciał Leksy. A nie, on chce zupę. Suń dupę. Powtórzyłem. Suń dupę, chcę supę. Oj. Grzeje, daj mnie chwilę. Powiem szczerze, że to jest jedna z lepszych gier, które wyszły w takim wydaniu właśnie, gdzie prowadzimy coś własnego. I naprawdę brakuje multiplayera do większości innych gier, bo no po prostu to robi bardzo dużą różnicę. Bardzo dużą różnicę. Masz tą zupę. Się ucieszył. Już nie. Ogień w szopie, dym w stodole. Jak nie. Ja to wszystko właśnie no. Da klucz, zamykamy A to. zmywać nie ma komu. Ty pracujesz na zmywaku, musi. Aha. Ja ci jeszcze przyniosę, poczekaj. Jak zwykle. No, to drugi dzień można powiedzieć, że mamy już za sobą. No to I nic czysty. mamy wielki dzień przed sobą. Ty, to już wiem, co robią perksy. Jest szansa, że talerz będzie czysty. O, fast dishwasher. To jest to trzecie. Okej. No, tak Ja się więc, dziwię, moi że nie drodzy, w tym wszystkie. odcinku będziemy mieli pierwszy test przed sobą. A czemu ty już ulepszyłeś cięcie na maksa? Nie. Jak to Raz nie? tylko dałem. No czemu jest na trzy? Nie wiem. Ale No to, zapraszamy. moi drodzy, zaczynamy oficjalny dzień testu, który zobaczymy, czy skończy się tak samo, jak się skończył wtedy, czyli właśnie nóżkami, czy też jednak będzie zmiana. Ja Jakoś. także psuję dzwonek. Ja już ci położyłem na wszelki wypadek. Co mnie położyłeś? Mięso. Kurna, posypał. No. No. Czemu black? Chili To. pepper, debil. Ja pierdolę. No jak tam było black? Nie, no i. Nie. Mam to kuźwa otwarte. Idź do domu. Wywal to. Aha. Ja pierdzielę, no No to ja debil. wcześniej. Ale ja wcześniej robiłem. No to źle robiłeś. Aha. Okej. Never mind. Debil. O, Płacą, niestety nie. płacą. Talerze bierz, a nie do No kasy i bulgarów. idę. Mi zajebałeś. No już, chłopie, przychodź, nie pierdziel, bo Brest jedna sztuka została. Serio? Co się robi? No, chicken dopiero zaczął iść, więc. Moje Znaczy, się zrobi. leg. W sensie. A No i zupa? zupy już nie ma. O, Tak. idzie. Dyn, 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 dyn. Panie Meksyk, co pan chcesz? Kurna. No dobra, no chcesz na ostro, jakby to nie brzmiało, no. Oczywiście, że tak. Jakoś byłem na to przygotowany Suń i. dupę. O Jezu, kochany, jeszcze muszę tobie pilnować, kurna. No bo ja zupę robię. Dalej. Czemu to? Już obróciłem. Jak obróciłeś? Wcześniej obracałem. Aha, to mi nie jest równo zrobione. Robisz na ostro. No co, no to.
No Meksykanin, no to lubi na ostro. Nie, ja czytam tego Discorda. O, okay. Foxik prosi ostry na cienkim. To... Na razie to my takich rarytasów tutaj nie mamy. Dobra. Jedz pan! Ja nie mogę zjeść w końcu to moje. No. No. Stary się spisał w tym wypadku. I faktycznie mamy szansę na czyste te, bo ja wziąłem jedno czyste. Dobra, to czas zmywać. I moi drodzy, czas kończyć. Mamy pierwszy test za sobą i teraz będzie, uwierzcie nam, ciężej. A to się dowiecie w następnym materiale. Także pamiętajcie, żeby obserwować nas, bo tutaj się będą działy różne rzeczy. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.